Dobry wieczór, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Nagrywamy nasz webinar poniedziałkowy, żebyście Państwo mogli na spotkaniach ze swoimi znajomymi, bliskimi móc przypominać sobie, jakie cechy wyjątkowe posiadają produkty, którymi posługujemy się w Naturday i jakie z tego wynikają dla nas wszystkich korzyści. Oczywiście mówimy tu przede wszystkim o korzyściach zdrowotnych. A więc zapraszam Państwa do spotkania na temat fundamentów Naturday. Dla tych z Państwa, z którymi nie miałem przyjemności się spotkać, nazywam się Janusz Wietycha, jestem lekarzem medycyny, dietetykiem i fitoterapeutą dyplomowanym i wspólnie z Państwem przejdę przez te podstawowe zagadnienia. Oczywiście zapraszam Państwa bardzo serdecznie, kto chciałby skorzystać z osobistej konsultacji i żeby mógł osobiście spotkać się z Państwem do Kalet, do siedziby Naturday, gdzie jest gabinet fitoterapii, gdzie możemy konsultować i polecać Państwu, czy wybierać, które ekstrakty ziołowe są dla Państwa najlepsze. Zazwyczaj spotykamy się tam w środę, mamy gabinet w przepięknych okolicznościach przyrody w Kaletach koło Częstochowy. Muszę Państwu powiedzieć, że ile razy przyjeżdżam do Kalet, tyle razy pierwszy moment, kontakt z tym powietrzem, który tam jest, które po prostu pachnie, w zależności od pory roku, albo pachną przepięknie liście jesienne, albo pachnie poranna rosa w lecie, albo pachną kwiaty i łąka, która otacza Kalety. Także naprawdę zachęcam Państwa choćby dla przyjemności. Niedaleko jest piękne miejsce spacerowe, czyli to jezioro w Zielonej. Także naprawdę jest tam, gdzie odpoczywać, choćby nawet po naszej wspólnej konsultacji. Jeżeli chodzi o współpracę z Naturday, to do celów pracy z ekstraktami ziołowymi stworzyłem zagadnienie, które ma łączyć najważniejsze elementy, według których powinno się zaczynać kurację różnych dolegliwości u ludzi, lub w drugą stronę powinno się je stosować w momencie, kiedy chcemy zapobiegać chorobom. Czyli mówimy tutaj o medycynie fundamentalnej. Zagadnienie to składa się z podstawowej zdrowej diety, fitoterapii, czyli zastosowania ekstraktów roślinnych, aktywności fizycznej, która ma być dostosowana do wieku, stanu zdrowia osoby, walki ze stresem. W różny sposób można sobie świetnie radzić ze stresem. Oczywiście on nigdy nie zginie całkowicie, on będzie zawsze nam towarzyszył, ale powinniśmy sobie z nim radzić, racjonalizować te wszystkie rzeczy. I ostatnia rzecz to jest zdrowy sen. To są elementy medycyny fundamentalne. Jeżeli chodzi o podstawowe cechy produktów, to proszę zwrócić uwagę, że my stosujemy 100% naturalnych ekstraktów roślinnych. Jest to bardzo ważne, ponieważ stosujemy silne ekstrakty, łączymy je w bardzo wyjątkowe receptury i bardzo ważne jest również to, że my do kapsułek, do mieszanek nie dosypujemy wypełniaczy, żeby te kapsułki były pełne. Tak naprawdę staramy się maksymalnie wypełnić kapsułki i tu mamy kapsułki spirulinowe, o których dzisiaj Państwu powiem, jakie są cechy spiruliny, dlaczego wykorzystujemy spirulinę jako kapsułka, jako dodatkowy element dbałości o Wasze zdrowie. Dzisiaj o tym wspomnę. Także mamy 100% naturalnych ekstraktów, specjalne receptury bez żadnych wypełniaczy. Jeżeli chodzi o badania produktów Naturday, to nie tylko, że badamy produkty w dwóch niezależnych laboratoriach, ale również, aby produkt był najwyższej jakości i spełniał wymagania nowoczesnej medycyny konwencjonalnej, współpracujemy w tym zakresie ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym i z Akademią Wychowania Fizycznego w Katowicach, żeby eksperci, którzy tam są, mogli nam podpowiedzieć, czy nasze produkty są naprawdę dobre, czy one spełniają wymagania nowoczesnych ekstraktów roślinnych czy mieszanek, które stosujemy, w opinii ekspertów, na przykład ekspertów Wydziału Farmacji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Aby Państwu było łatwiej, i tu muszę Państwu powiedzieć, że będziemy bardzo mocno rozwijali ten element Naturday. Parę lat temu
wspólnie z ówczesnym wiceprezesem Śląskiej Izby Aptekarskiej, panem magistrem Maciejem Gawrońskim, stworzyliśmy wyszukiwarkę ziół. Ta wyszukiwarka ziół, czy wyszukiwarka ekstraktów roślin leczniczych, służy do tego, żebyście Państwo, jak wejdziecie na stronę internetową naturday.pl, mogli sobie wpisać dolegliwość jakąś i sprawdzili, jakie mieszanki i jakie ekstrakty roślinne są rekomendowane w waszej dolegliwości. Wybór i poszczególne ekstrakty, które tam są opisywane, zawierają również podstawowe cytacje, czyli odnośniki do literatury, które rekomendują zastosowanie określonych ekstraktów ziołowych w danej sytuacji. Teraz dla przypomnienia, szanowni Państwo, bo wchodzimy w zagadnienie, które przecież nie musi być Państwu bliskie, wcale nie musicie się na tym znać. Chcę Państwu coś uświadomić. Jeżeli weźmiecie sobie roślinę, z której chcecie wydobyć substancje aktywne, które są Wam potrzebne do zdrowia, to musicie wziąć pod uwagę i o tym pamiętać, że rośliny, człowiek tego nie posiada, ale rośliny tak. Komórka rośliny posiada ścianę komórkową. Ściana komórkowa, żeby to tak jakoś porównać, jest jakbyśmy otoczyli komórkę, nie wiem, korą drzewa z celulozy. Tak? Bo ściana komórkowa zawiera bardzo dużo celulozy. Roślina jako rusztowanie używa tej celulozy, czyli żeby dostać się do wnętrza komórki, musicie jakoś rozerwać ścianę komórkową z celulozy. Jeżeli zjecie sobie taką roślinkę, pogryziecie ją nie dość dokładnie, to część z tych komórek się oczywiście rozerwie, ale cała reszta nie. Człowiek przecież, w przeciwieństwie do krowy, nie trawi celulozy. To znaczy, że jeżeli Państwo zjecie taką roślinę i będziecie oczekiwali, że ona na Was będzie działać, to niestety muszę Was rozczarować, ponieważ ściana komórkowa będzie chroniła komórkę rośliny przed strawieniem, a więc nie dostaniecie się do tych substancji aktywnych, które są w tej komórce. A zatem nowoczesna fitoterapia poszukuje takich sposobów ekstrakcji, stąd nazwa ekstrakt, czyli jakiś wyciąg z rośliny, gdzie bierzemy albo surowe, suszone zioła, albo zielone, takie świeżo ścięte zioła i staramy się wyciągnąć te substancje aktywne. I teraz możecie sobie zrobić herbatkę ziołową i już jakaś ilość tych substancji zostanie wyciągnięta z tej rośliny. Tak? Czyli na pewno, nie wiem, próbowaliście sobie zrobić herbatkę z melisy, z mięty, z rumianku, tak? To zobaczycie, że już ta woda, którą wyciągniecie z tej rośliny, ona już będzie miała pewien specyficzny smak, pewien specyficzny zapach, czyli będzie zawierała niektóre substancje aktywne. Ale prawda jest taka, żebyście zrobili wysokiej jakości ekstrakt, który zawiera dużo substancji aktywnych, to porównując ekstrakt z suszonych ziół, który zalewacie wodą, w stosunku do tego, co my mamy w Naturday w kapsułkach, to takie porównanie jest, że do tej herbaty to musielibyście wyrzucić beczkę tych ziół, żeby uzyskać ten sam efekt, co jedno opakowanie, które mamy ekstraktów zagęszczonych w Naturday. Ważną rzeczą jest również to, że sposób ekstrakcji jest inny, czyli my nie używamy wody, tylko my używamy alkoholu lub innego, czyli alkoholu etylowego lub innego naturalnego ekstrahentu po to, żeby wyciągnąć substancje aktywne. Następnie odparowujemy ten alkohol i odparowujemy ekstrahent i zostaje proszek. To, co zostaje w farmakoterapii, nazywa się ekstrakt suchy. My go jeszcze zagęszczamy, czyli my dajemy bardzo dużo tego surowca do tego rozpuszczalnika, czyli do tego alkoholu, i później zagęszczony taki ekstrakt, czyli ten proszek, zawiera bardzo dużo substancji aktywnych.
Dlatego nazywa się to ekstrakt suchy i jest to najdoskonalsza forma ekstrakcji naturalnych substancji z roślin. Za chwileczkę powiemy sobie również o innych cechach tych produktów. Powiedziałem Państwu, że my produkujemy ekstrakty zagęszczone i stosujemy bardzo duże zagęszczenia, dlatego że w ekstraktach, które stosujemy w kapsułkach spirulinowych, jest zagęszczenie no, najczęściej minimum 10 do 1, ale aż do 120 do 1, czyli ilość substancji aktywnych jest zagęszczona nawet 120-krotnie. Czyli w jednej kapsułce macie bardzo dużo substancji aktywnych. To znaczy, że wystarczy, że będziecie stosowali nie kilogram jakiejś rośliny, tylko jedną kapsułkę i już będziecie mieli dwa razy dziennie efekt bardzo skutecznego wpływu suplementacji tych substancji aktywnych w waszym organizmie. Jak Państwo wiecie, jestem lekarzem. Czasem zdumiewa mnie to, że zapominamy w medycynie konwencjonalnej o tym, że pierwowzorem leków chemicznych, Szanowni Państwo, były ekstrakty roślinne. Tak naprawdę pierwsze ekstrakcje, które były wykonywane 100 lat temu, na przykład z kory wierzby, z której to kory wierzby wyciągano kwas salicylowy, czyli pierwowzór na przykład naszej aspiryny, kwasu acetylosalicylowego. Zapominamy o tym, dlatego że kusi prostota stosowania leków chemicznych. Natomiast bardzo fajnie widać przewagę ekstraktów roślinnych. Jak Państwo weźmiecie, i ja za chwileczkę Państwu pokażę, ekstrakty konopi siewnej. Za chwileczkę do tego wrócimy. Możecie spotkać się z olejem CBD, czyli jedną substancją aktywną z konopi siewnej, którą ktoś wziął i kupił jakiś ekstrakt chemiczny, rozpuścił to w oleju i to jest jedna substancja chemiczna wyprodukowana w sposób sztuczny i rozpuszczona jest w oleju. I to się nazywa olej CBD. Natomiast to, co my stosujemy, to jest ekstrakcja wszystkich możliwych do wyciągnięcia z rośliny substancji aktywnych, czyli tak zwany ekstrakt full spectrum, gdzie jest ponad 500 różnych substancji i ponad 100 różnych kanabinoidów, czyli nie tylko CBD, ale również inne substancje aktywne. Czyli tu widać różnicę pomiędzy jedną substancją chemiczną a kilkuset substancjami chemicznymi, które tworzą pewien profil działania roślin. Teraz, jak Państwo zobaczycie na kilku przykładach, jeżeli mamy suplementy, to my mamy tak zwane suplementy kierunkowe, czyli na opakowaniu zawsze znajdziecie rekomendowany sposób suplementacji. Na przykład jak komuś zależy na uzupełnieniu substancji, które będą wzmacniały pracę jego serca, to może sobie wybrać taką mieszankę, gdzie weźmie ekstrakt z głogu, szałwii czerwonokorzeniowej, winorośli, sosny śródziemnomorskiej, pomarańczy chińskiej i do tego dodatkiem witaminy B1. I taka mieszanka nazywa się OptiCardio. Bardzo wyjątkową formułą, muszę Państwu powiedzieć, że od momentu wprowadzenia do użytkowania jedna z najbardziej popularnych formuł to jest tak zwany symbiotek, czyli OptiProbio. On jest bardzo wyjątkowy, dlatego że zawiera bardzo dużą dawkę, aż 18 wyselekcjonowanych różnych zdrowych bakterii probiotycznych. Jest to nie tylko probiotyk, ale jest to synbiotyk, ponieważ oprócz bakterii zawiera również pokarm dla tych zdrowych bakterii, czyli inulinę i fruktooligosacharydy, czyli mamy synbiotyk. Do tego dodaliśmy witaminę B-kompleks i to jest 100% naturalna witamina B-kompleks, cynk, selen i błonnik witalny z odtłuszczonych nasion lnu złotego. Jeżeli chodzi o działanie bakterii probiotycznych,
To zobaczcie Państwo, jak suplementacja potrafi pomóc człowiekowi w zdrowiu. Ja to nazywam dążeniem do dobrostanu. Nie wyobrażam sobie, a właściwie niemożliwe jest istnienie zdrowego organizmu człowieka, który jest wyjałowiony bez bakterii probiotycznych. Nie ma takiej możliwości. Nie wiem, czy Państwo wiecie, warto to przypominać, że w organizmie człowieka żyje więcej, jakbyśmy policzyli ilość tych bakterii, to jest ich więcej niż komórek ludzkiego ciała. No to spójrzcie w lustro, spróbujcie sobie wyobrazić, ile komórek ludzkiego ciała jest. Teraz wyobraźcie sobie, że w naszym organizmie żyje więcej bakterii niż komórek ludzkiego ciała. To gdzie one są? Gdzie one są schowane? Tak? Ano, zasiedlają naszą skórę, żyją w naszym przewodzie pokarmowym. Tak? I teraz te bakterie probiotyczne mają określoną rolę. One potrafią usuwać patogeny chorobotwórcze. One po prostu konkurują z innymi bakteriami. Produkują witaminy i enzymy. Potrafią produkować maślany, czyli takie substancje, które goją uszkodzenia jelit. Poprawiają odporność. Potrafią produkować substancje, które poprawiają nasz nastrój i jakość snu. To jest bardzo ważny element nowoczesnej psychiatrii, szanowni Państwo, probiotykoterapia. Zachęcam Państwa do tego, żebyście sobie pamiętali o tym. Mają właściwości antyoksydacyjne, gdyż produkują pewne substancje o właściwościach antyoksydacyjnych. Poprzez to, co produkują i ich wpływ, zapobiegają lub wspomagają leczeniu wielu nowotworów. Jest to naturalny sposób walki z nowotworami. No i co udowodniono w badaniach klinicznych, szanowni Państwo, niektóre bakterie probiotyczne potrafią pomagać nam w odchudzaniu. A teraz ciekawostka, to jest innowacja na wagę zdrowia. Szanowni Państwo, nasze kapsułki spirulinowe. Najnowocześniejsze na świecie kapsułki spirulinowe. No i ktoś by pomyślał, no ale po co nam kapsułki spirulinowe? No tyle tam to wiesz w środku. I to jest, pokazujemy Państwu nasze podejście do jakości tego, co produkuje. Kapsułki spirulinowe są następcą hydroksycelulozy. Kiedyś, dawno, dawno, dawno temu najpopularniejszą kapsułką, która była, była kapsułka hydroksycelulozy barwiona tlenkiem tytanu, który jest oczywiście powszechnie występującym barwnikiem, ale jesteśmy purystami w zakresie najwyższej jakości zdrowia, dbałości o zdrowie. Myśmy po prostu zmienili kapsułki na najdroższe w tej chwili i najlepsze kapsułki na świecie. Kapsułki spirulinowe. Ja nie chcę Państwu opowiadać o spirulinie, bo to nie jest temat naszego spotkania, ale przypomnę tylko, że same kapsułki spirulinowe, już nawet bez tych ekstraktów, które są w środku, mają kapitalny, pozytywny wpływ na nasze zdrowie. Na przykład, szanowni Państwo, udowodniono, że są bogatym źródłem żelaza i magnezu oraz witamin. Mają wpływ pobudzający aktywność prawidłowej produkcji krwi w szpiku kostnym. Są bogatym źródłem aminokwasów, które budują białka. Tak? Są świetnym wspomagaczem regeneracji u sportowców. W badaniach, wstępnych badaniach klinicznych okazuje się, że kapsułki spirulinowe czy spirulina zmniejsza poziom cukru u chorych na cukrzycę typu drugiego. To jeszcze wymaga kolejnych badań, ale zobaczcie, jak wspaniały, pozytywny wpływ. No i co jest też w ostatnich doniesieniach, zmniejsza nasilenie objawów choroby Alzheimera, zaburzeń psychicznych i zaburzeń snu. Czyli zobaczcie, że sama kapsułka suplementuje nam tyle różnych cennych substancji, że już dzięki niej czujemy się lepiej. Teraz pamiętacie Państwo, jak powiedziałem o rodzajach różnych ekstraktów? To jest taka ciekawostka, nie musicie tego zapamiętywać, ale w nowoczesnej medycynie i w farmakoterapii stosuje się różne rodzaje ekstraktów. I proszę zapamiętać, że rodzaj ekstraktu, który jest stosowany w kapsułkach Naturday, to jest ekstrakt suchy. A więc najpierw produkujemy ekstrakt
na przykład alkoholowy, później usuwamy alkohol i zostaje suchy wyciąg tego, co żeśmy z tej rośliny wytargali tym ekstrahentem. To jest bardzo ważne, bo dlatego, że to jest najcenniejszy ekstrakt w rozumieniu farmakoterapii. Kolejna rzecz to jest to zagęszczenie. Nazywa się to drug extract ratio. W związku z tym, szanowni państwo, czyli DER, to jest taki wskaźnik ilości surowca, który pokazuje, że ile tego surowca użyto do ilości otrzymanego przetworu roślinnego. Jak państwo sobie sprawdzicie w aptekach, w sklepach zielarskich, to najczęściej jest to ekstrakt 1:1 lub 4:1. To są najpopularniejsze. U nas prawie we wszystkich najmniejsze zagęszczenie to jest 10:1. Muszę państwu powiedzieć, że no to jest też powód, że produkty NaturDay nie są najtańsze. Otóż koszt wytworzenia ekstraktu 10:1 jest czterokrotnie wyższy od ekstraktu 4:1, tego najpopularniejszego. W związku z tym macie państwo bardzo wysoką dawkę substancji aktywnych z rośliny. Jednocześnie coś za coś, tak? My nie produkujemy byle czego, po prostu produkujemy wysokiej jakości zagęszczone ekstrakty. I o ile w ekstraktach ziołowych najczęściej jest to 10:1, o tyle tam, gdzie potrzebne jest jeszcze więcej substancji odżywczych, budulcowych, na przykład w owocach ekstrakt z owoców dzikiej róży, czy ekstrakt z ananasa, czy ekstrakt z owoców winogron, to tam te zagęszczenia są bardzo duże. Nawet 120:1. Jeżeli chodzi o rodzaje produktów, to zawsze możecie sobie państwo tak pogrupować te produkty, żebyście wiedzieli, na co możemy je stosować, w jakiej suplementacji. My szczycimy się tym, że produkty są wysokiej jakości, ale też są kierunkowe. To znaczy, że każdy z produktów na swojej etykiecie ma ściśle określone przeznaczenie. Na przykład znajdziecie państwo grupę produktów, którą my sobie nazwaliśmy Witalność, gdzie macie syrop OptiVital, czyli taki termogenik, który da wam energię, OptiMind, Neurostress, Migre i Sleep. Czyli tu zobaczycie, że ta witalność, czyli zarówno wpływ na sen, poprawę nastroju, jak i wspomaganie osób, u których występują migreny. Później mamy określone funkcje organizmu, czyli jest tam na przykład OptiCykl MN. Muszę państwu powiedzieć, że jest nieprawdopodobnie skutecznym suplementem. Nieprawdopodobnie. Do tego mamy OptiLiver, Uro, Sugar, tak? Cardio, czyli zobaczcie, po tych nazwach już widać, że one są ukierunkowane na określone funkcje organizmu. Później mamy odporność, czyli coś, o czym warto teraz pamiętać, bo cała jesień, zima i wiosna to będą problemy, z którymi będziemy mieli różne infekcje, przeziębienia i tak dalej. No i tutaj zwróćcie uwagę, że mamy on powstał w okresie COVID-u, czyli Wirkon, czyli kilkanaście stężonych, silnych ekstraktów roślin, które mają bardzo szybko wspomagać odporność, ale mamy również OptiKids, immunoprotect. Jak dziecko kończy 3 lata, to możemy już podać przepyszne tabletki truskawkowym smaku. Słuchajcie, no dzieciaki to uwielbiają. Tak, mamy jeszcze witaminę C, tak, i immuno-NR. No i muszę państwu powiedzieć, uwielbiana przez osoby, które są w NaturDay, cała grupa mobilność, czyli mamy syrop Arthroflex, Muscle Pain, Flex Pain i Arthre Pain. Ja muszę państwu powiedzieć, że syrop Arthre Pain i kapsułki, syrop Arthroflex, przepraszam, i kapsułki Arthre Pain, to jest najczęściej stosowana przeze mnie suplementacja u osób z problemami ze stawami. Jednym z najmłodszych w stażem produktów NaturDay jest omega-3 w oleju, czyli Omega Oleum Forte IQ. Bardzo silny, niezwykle
na skondensowany ekstrakt omega-3 nie z hodowanych jakichś rybek, tylko z sardeli peruwiańskiej, który jest konserwowany 100% naturalnym ekstraktem, olejem z rozmarynu lekarskiego, czyli kwas karnozolowy. Słuchajcie, zachęcam do tego, żebyście poznali jego właściwości, kwas karnozolowy. Do tego mamy antyoksydanty z rokitnika i ekstrakt z kiełków, pszenicy. To jest też bardzo fajne, on ma taki pomarańczowy posmaczek. To jest takie połączenie cytryny i wiśni. Muszę wam powiedzieć, że naprawdę pomimo tego, że ktoś mógłby powiedzieć, że tran nie smakuje, to nie jest tran, bo tran jest z dorszowatych, natomiast to jest sardeli peruwiańskiej, ale to jest przepyszna omega-3. Zresztą moim zdaniem absolutnie obowiązkowa w lodówce każdego z nas. Jeżeli chodzi o działanie, najważniejsze działanie kwasów wielonienasyconych omega-3, szanowni państwo, jeżeli chodzi o moją opinię, to jest poprawa funkcjonowania mózgu i serca. To jest po prostu poprawa funkcjonowania naczyń krwionośnych i bardzo silny wpływ przeciwzapalnych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3. Muszę państwu powiedzieć, że nie jestem przyjacielem, żeby nie powiedzieć, że jestem wrogiem, ale nie jestem przyjacielem olejów roślinnych, dlatego że zawierają nie tylko omega-3, ale również omega-6 i tak naprawdę poza olejem lnianym i to takim świeżo tłoczonym, ciężko byłoby znaleźć olej, który mógłby konkurować z tym frakcjonowanym olejem z sardeli peruwiańskiej. Także bardzo wyjątkowy skład. Naprawdę ktoś, kto chciałby się zagłębić w temat, zachęcam do poczytania sobie o wpływie ekstraktu z owoców rokitnika, wspaniała rzecz, i rozmarynu lekarskiego. Tutaj ta forma olejowa ekstraktu liści rozmarynu lekarskiego z kwasem karnozolowym może wzbudzić zainteresowanie osób, których interesuje zastosowanie ekstraktów roślinnych w onkologii. Kolejna grupa to są ekstrakty i to już jest inna postać. Zobaczcie, że jakby wybierając na dzisiejsze spotkanie suplementy, staramy się przedstawić państwu portfolio tego, jak różne elementy możecie państwo sobie dobierać. Nie musicie tego wszystkiego zapamiętywać, dlatego że korzystając z wyszukiwarki możecie naprawdę bardzo szybko wybrać sobie produkt dla siebie, czyli wyszukiwarka na stronie naturday.pl. No i tutaj mamy trzy rodzaje olejów full spektrum, tak jak na początku mówiłem, full spektrum oleje CBD, czyli one zawierają gigantyczną, kilkaset różnych substancji aktywnych. Aby ukierunkować działanie tych olejów i poprawić jeszcze ich smak, stworzyliśmy trzy różne suplementy. Jeden to jest Power z dodatkiem ashwagandy, drugi to jest Relax z melatoniną i trzeci to jest Classic. One się różnią troszeczkę też smakiem. Ważne jest jedno, szanowni państwo, CBD, jak i inne kanabinoidy mają udokumentowane działanie przeciwutleniające i przeciwzapalne. To jest najważniejsza rola kanabinoidów w naszym organizmie, także full spektrum to jest ten właściwy wybór, a nie izolat CBD wymieszany w jakimś oleju. Warto pamiętać, że Naturday to nie tylko suplementy czy oleje CBD. To również kosmetyki i tutaj, szanowni państwo, to jest przykład liposomalnych kosmetyków na bazie CBD. Cała grupa produktów, tak? I tutaj, szanowni państwo, zawsze możecie, jeżeli macie jakieś pytania na ten temat, zachęcam do kontaktu bezpośrednio z Naturday, żeby można sobie wybrać, który jest dla państwa najlepszy. Muszę przyznać, że te kosmetyki mają bardzo, bardzo, bardzo dobrą opinię również kosmetologów. A ja od 4 lat troszkę ukierunkowuję swoje działania również w kosmetologii, od 1,5 roku bardzo aktywnie się nią zajmuję i muszę państwu powiedzieć, że mogą być
stosowane te kosmetyki z bardzo dobrym skutkiem. No i ostatnia rzecz, która jako portfolio, jako profil funkcjonowania, działania i przygotowywania produktów pokazuje troskę i też no, taką dbałość, żebyśmy też nie zapominali nie tylko o suplementacji syropów czy suplementów jakichś w kapsułkach. Nie tylko pamiętali o tym, że mamy kosmetyki, ale szanowni Państwo, nie zapomnieliśmy również o naszych milusińskich, czyli przygotowaliśmy produkty doktor, czyli produkty dla psów. Mamy mieszankę regenerującą i mieszankę parazyt, która uzupełnia nie tylko, że właściwe substancje, dzięki którym stawy naszych milusińskich psów są zdrowsze, ale również możemy wspomagać ich zdrowie poprzez usuwanie, wydalanie pasożytów jelitowych. Czyli zobaczcie, jakie szerokie portfolio produktowe. Tylko tak dla przypomnienia, może pamiętacie, a może wam się pozapominało, tak żebyście pamiętali, że nie tylko mamy dla nas produkty, ale również dla naszych psów. Jeżeli chodzi o zioła w dietetyce, bo jestem również dietetykiem, w związku z tym ten aspekt działania jest dla mnie bardzo ważny, muszę Państwu powiedzieć, że nie wyobrażam sobie obecnie pracy bez tych suplementów w swojej pracy dietetyka, fitoterapeuty. Dlatego, że mogę używać mieszanki na przykład OptiDex do detoksykacji. Jak ktoś ma problemy z zaburzeniami pracy w przewodzie pokarmowym, jakieś niestrawności, zaparcia, biegunki, mogę do tego dodać suplementację ekstraktami z OptiLiver czy OptiDex. Jak ktoś ma jakiś stres, jakieś wielkie problemy z emocjami, to mogę zastosować ekstrakty, które są dostępne w mieszance Neurostres. Bardzo duża grupa produktów, które poprawiają odporność i, co jest bardzo ważne, mamy również program OptiChange. OptiChange to jest profesjonalny program do wspomagania odchudzania. Czy połączenie ziół i odpowiedniej diety ma sens? Szanowni Państwo, na kilka sekund wejdźmy w profesjonalną dietetykę kliniczną i w ekstrakty roślinne. Jeżeli zastosujecie odpowiedni sposób diety i suplementacji łącznie, to jeżeli będziecie pamiętali, że jednym z najtrudniejszych elementów do przewalczenia w dietetyce jest insulinooporność, tak popularna w tej chwili, to zastosowanie mieszanki OptiVital, czyli syropu, który jest termogenikiem, czyli poprawia metabolizm, i kapsułek Sugar wspomoże Państwu w poprawie metabolizmu. Dzięki temu będziecie mogli poradzić sobie z insulinoopornością i zeszczupleć. Tak naprawdę leczenie osób z insulinoopornością i wejście w ten temat jest bardzo trudne. Jest jeszcze inna rzecz, szanowni Państwo, mówimy tutaj o detoksykacji. A jak rozejrzyjcie się wokół siebie, a szczególnie w okresie jesienno-zimowym, kiedy pojawia się problem smogu, zanieczyszczenia powietrza, to człowiek zaczyna się zastanawiać, z jak gigantyczną ilością substancji chemicznych ma do czynienia. I muszę Państwu takie króciutkie statystyki przytoczyć, żebyście sobie uświadomili. Wyobraźcie sobie, że według danych światowych znanych jest około 52 miliony związków chemicznych. 52 miliony związków chemicznych. I teraz wyobraźcie sobie, że człowiek, tak przynajmniej mówią statystyki, ma do czynienia w swoim życiu z około 1 milionem różnych związków chemicznych. A teraz wyobraźcie sobie, że organizm musi jakoś zareagować na te substancje. To są substancje obce, nazywane w medycynie ksenobiotykami. To znaczy, że nasz organizm w jakiś sposób musi zareagować na 1 milion różnych związków chemicznych, z czego niektóre to są trucizny, i musi je jeszcze wydalić. Czyli nasza wątroba, nasze nerki muszą sobie z tym wszystkim poradzić.
Dla porównania, szanowni państwo, zobaczcie, ciało człowieka, jaka to jest nieprawdopodobna maszyna, składa się z około 750 tysięcy związków chemicznych. No, gratulacje dla biochemików, którzy to policzyli. I teraz ostatnia rzecz, o której warto pamiętać. Szanowni państwo, ja jestem lekarzem, w związku z tym stosuję w leczeniu w określonych sytuacjach również leki. Ale muszę państwu powiedzieć, czy muszę państwu też uświadomić, że Polacy nadużywają leków, szczególnie leków przeciwbólowych. I tutaj pokazana jest statystyka mówiąca o procentowej ilości śmiertelnych zatruć różnymi substancjami. I muszę państwu powiedzieć, że dwa elementy wiodą prym. Wcale nie grzyby z lasu, ani nawet nie tlenek węgla, którym się zaczadzimy, tylko leki i alkohol to są dwie największe trucizny, które najczęściej powodują śmiertelne zatrucia u ludzi. Proszę o tym pamiętać. Proszę nie odbierać tego, że leki są czymś złym. Leki pomagają nam i często ratują nam życie. Ale złe, niewłaściwe lub używanie ich w zbyt dużej ilości może skończyć się, szanowni państwo, tragicznie. Dotyczy zatrucie, może zdarzyć się również, jeżeli nie będziecie się znali na roślinach, zaczniecie sami się czymś leczyć, zaczniecie je stosować w niewłaściwy sposób. Oczywiście są też rośliny trujące. Dlatego zastosowanie profesjonalnych mieszanek, które przygotowujemy, jest po to, żebyście państwo mogli stosować suplementację bezpiecznymi substancjami i bezpiecznymi mieszankami, żebyście się nie musieli martwić, że musicie pójść na łąkę, rozpoznać jakąś roślinę i przez przypadek trafi się wam trująca. Tak? Ważnym elementem zatem w naszej działalności będzie również rola roślin, które mają pozytywny wpływ odtruwający czy detoksykujący. I to nie będzie tylko dieta, ale to będą również mieszanki czy ekstrakty roślinne. I jest kilka takich mieszanek, które mamy, czyli mamy kapsułki OptiDex, gdzie są różne substancje rośliny, substancje pochodzące z roślin o właściwościach detoksykujących, tak? Ale na przykład jak połączycie sobie sok z aloesu, który mamy z tą mieszanką OptiDex, możecie sobie zrobić profesjonalne odtruwanie. Jeżeli chodzi o sam OptiDex, to zobaczcie, że tutaj również mamy mieszankę stężonych ekstraktów. To są ekstrakty zagęszczone i znajdziecie tam również orzech włoski, zieloną herbatę, bylicę piołun czy brokuł. Część osób mogłaby powiedzieć, dobrze, no brokuł, ale cóż to za fenomen? No przecież od czasu do czasu to mogę sobie pójść i kupić ten brokuł i zjeść. Dobrze. Zachęcam państwa, a szczególnie zachęcam państwa do tego, żebyście poszli do sklepu i kupili kiełki brokułów bio. Ale jeżeli nie pójdziecie do sklepu i nie kupicie sobie i nie będziecie stosować codziennie tych kiełków bio, to macie alternatywę. Właśnie po to są ekstrakty, które państwu przygotowaliśmy. Bo taki brokuł zawiera sulforafan, jedną z najwspanialszych i najsilniejszych substancji o właściwościach detoksykujących na świecie. Sulforafan jest znany profesjonalnym fitoterapeutą. Jest to niezwykle silna substancja, która poprawia właściwości detoksykujące naszego organizmu i substancja o właściwościach antyoksydacyjnych. Także biorąc pod uwagę całokształt naszej działalności, a mówimy tu o fundamentalnej wiedzy na temat produktu. Przypomnę państwu, jakie cechy wyjątkowe, jaka jest tak naprawdę nasza misja w tej działalności, na czym my opieramy tą naszą pracę. Po pierwsze, zbudowaliśmy produkty, które mają być 100% naturalnych ekstraktów roślinnych. Ważne, żeby nie było tam zbędnych wypełniaczy, a jeżeli jest coś dodane, to po to, żeby wzmacniać siłę działania produktu. To jest taka podstawowa i najważniejsza rzecz. Do tego syropy, kapsułki,
Wszystko to jest najwyższej czystości farmaceutycznej, czyli są spełnione GMP i HACCP. To jest czystość farmaceutyczna, to jest bardzo ważne, szanowni państwo, bo po to są te badania w niezależnych laboratoriach. Dzięki temu, że są to ekstrakty zagęszczone, macie w jednej kapsułce gigantyczną ilość produktów, czyli tych substancji aktywnych. Tak jak państwu powiedziałem, produkty mają kierunkowość, czyli jeżeli weźmiecie opakowanie, to bardzo szybko zorientujecie się, aha, dobra, czyli to jest suplement, który mam stosować, jeżeli chcę wzmocnić moją wątrobę. Czyli to są wysokospecjalistyczne produkty kierunkowe. Jeżeli chodzi o naszą pracę i wyselekcjonowanie różnych roślin, to ponad 120 różnych roślin i ekstraktów użyliśmy do produkcji tych mieszanek, a więc bardzo dużo. Każda z nich oczywiście jest przebadana. Macie pewność, że stosujecie dużą dawkę i dużą, zatem będzie siła działania takiego preparatu, bo macie zagęszczone w jednej kapsułce substancje aktywne. To jest wysokie stężenie substancji aktywnych i teraz jeżeli weźmiecie do tego jeszcze wyjątkową formułę i recepturę, to macie działanie kompleksowe, a więc zarówno suplementacja taka profilaktyczna, która zapobiega różnym problemom, jak i stosowanie tej suplementacji w momencie, kiedy już mamy jakiś problem i trzeba sobie pomóc. Szanowni państwo, tyle wprowadzenia do fundamentów Naturday. Zapraszam wszystkich państwa do Kalet w środę, gdybyście chcieli sobie porozmawiać na temat diety i ekstraktów roślinnych. Podobno w środę ma już być piękna, znowuż pogoda, 20 stopni, ma świecić słońce, także myślę, że będzie super. Pięknie dziękuję jeszcze raz za państwa uwagę, za czas, który państwo poświęciliście. Dzisiejszy temat, fundamenty Naturday, czyli w jaki sposób komponujemy nasze produkty. Także kończymy nasze spotkanie. Wszystkiego dobrego jeszcze raz. Do zobaczenia i do usłyszenia.